Nikt z nas nie ma wątpliwości, że Bóg jest miłością. Nikt z nas nie wątpi w to, że Jezus Chrystus z miłości do człowieka oddał swoje życie na krzyżu. Ale jest jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Bóg kocha również mnie, mnie osobiście. Jezus oddał swoje życie z miłości dla mnie, pomimo mojego grzechu. I to jest fundamentalna prawda, w którą trzeba uwierzyć. Pokój dobry, witam Was bardzo serdecznie. A w dzisiejszym Słowie na Dobranoc kolejne rozważanie księdza Tadeusza Dajczera z książki Rozważania o wierze na temat grzechu, przebaczenia, miłości i Bożego szaleństwa. Posłuchajcie proszę. Żeby nasz grzech mógł stać się winą szczęśliwą, musimy najpierw do niego się przyznać. Święty Jan w swojej Ewangelii przekazuje nam chrystusową obietnicę, że Pocieszyciel, Duch Święty, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu. Jedna więc z funkcji Ducha Świętego, który wstępuje przecież na świat, to przekonanie nas o naszym grzechu. Jest to łaska wstępna, fundamentalna w życiu wewnętrznym, której udziela nam Duch Święty, byśmy mogli być przekonani o naszym grzechu, o tym, że jesteśmy grzesznikami. Nie wystarczy jednak przyjęcie tej pierwszej łaski Ducha Świętego. Gdybyśmy poznali w sobie tylko rzeczywistość grzechu, to ona mogłaby nas zniszczyć. Nasze życie byłoby jedynie uginaniem się pod ciężarem własnego zła. Byłoby naznaczone niepokojem, stresem i smutkiem. Musi być w nas otwarcie na dalsze dary Ducha, na odkrycie przez wiarę miłości Boga ku nam. Papież Jan Paweł II w swojej homilii na Placu Zwycięstwa w Warszawie wypowiedział pamiętne słowa: człowieka bowiem nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa, a raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Znaczy to, że jeżeli nie bierzesz pod uwagę, że w twoje życie wkroczył Chrystus, twój obraz samego siebie jest okrojony, a tym samym fałszywy. Jeżeli Duch Święty ukaże ci, że jesteś grzesznikiem, a ty nie odkryjesz Chrystusa, który cię kocha, możesz się załamać. Pewne relacje są dla człowieka tak ważne, że wchodzą jakby w istotę jego samego. Do nich należy relacja miłości. Nie możemy poznać siebie bez Chrystusa, ponieważ bez Chrystusa nie poznamy, że jesteśmy umiłowani, że zostaliśmy odkupieni i wybrani. To wybraństwo, ta miłość stanowi istotną cząstkę twojego ja i przed tym nie możesz się bronić. Istnieje też druga część wspomnianej wyżej prawdy. Nie można poznać Chrystusa bez poznania człowieka. Nie możemy pojąć, kim jest Bóg. Nie możemy też uwierzyć w Jego wielkość i Jego miłość do nas, jeżeli najpierw nie odkryjemy samych siebie. Gdyby Chrystus kochał ciebie tylko dlatego, że jesteś wart miłości, nie byłoby w tym nic szczególnego. Również człowiek, nawet niewierzący, potrafi kochać kogoś, kto jest tego wart. Miłość Chrystusa, Jego boska agape, to miłość, która zstępuje z wysoka i kocha to, co jest niegodne, aby mogło stać się godne. Im wyraźniej zrozumiesz swoją grzeszność, im uczciwiej przyznasz się do niej, tym lepiej odkryjesz Chrystusa i pełniej uwierzysz w Niego. Taki jest paradoks wiary. Nie można poznać Chrystusa bez poznania człowieka. Dlatego można powiedzieć, że Chrystusa naprawdę poznają tylko święci, ponieważ oni dogłębnie poznali siebie i zobaczyli ogrom własnej grzeszności.
To pozwoliło im odkryć szaleństwo Boga, czemu nieraz dawali wyraz w swojej modlitwie, wyznając: Boże, przecież Ty oszalałeś, jeżeli mnie, takiego grzesznika, tak kochasz. Widać tu charakterystyczny dla każdego autentycznego przeżycia religijnego moment zdumienia. Człowiek, który poznał, że jest grzesznikiem i uwierzył w miłość, zaczął dostrzegać, że Bóg naprawdę oszalał w swojej miłości do niego. Piękna puenta. Człowiek, który poznał, że jest grzesznikiem i uwierzył w miłość, zaczął dostrzegać, że Bóg naprawdę oszalał w swojej miłości do niego. A więc nie chodzi tylko o to, aby uznać swój grzech. Nie chodzi o to tylko, żeby przyznać się do winy, żeby żałować, żeby pokutować. To jest wszystko ważne, to jest wszystko istotne. Ale chyba o wiele ważniejsze w tym wszystkim jest to, by uwierzyć w Bożą miłość. By uwierzyć, że Bóg pokochał to, co niegodne, by stało się godne. Nikt z nas nie zasłużył sobie na tę miłość. Ona jest darmowa. Ona pochodzi od Boga. I mimo naszej niegodności Bóg nieustannie obdarowuje nas swoją miłością, byśmy mogli stać się godni, by być z Nim tam w niebie. Niech się tak stanie. Spotkajmy się kiedyś wszyscy razem w niebie. Tego Wam, tego sobie z całego serca życzę. Wszystkiego dobrego. Dobrej nocy z Panem Bogiem.